Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 16. płyta, 76. ścieżka. The following is a class on the Srimad Bhagavatam. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam. Third canto, 25th chapter, kanto 3, rozdział 25, number 26. Tekst 26. Given by his divine dany przez Jego boską AC, miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Recorded on nagrany 26 listopada 1974 roku in Bombay, w Bombaju, India. W Indiach. Nitaj, tak świadomie zaangażowany w służbę oddania w towarzystwie wielbicieli, osoba uzyskuje takie zdegustowanie do zadowalania zmysłów, zarówno w tym świecie i w następnym, przez stałe myślenie o czynnościach Pana. Ten proces świadomości Kryszny jest najłatwiejszym procesem mistycznej mocy. Kiedy ktoś jest faktycznie usytuowany na ścieżce służby oddania, wtedy ma możliwość kontrolowania umysłu. Bhaktya pumane jatu virago indriyat drishtas sutan mad rachanam chintaya chittasya jatu grahane yoga yukto jyotishyate rijubhi yoga marga. So, the whole process, cały proces of understanding, zrozumienia prawdy absolutnej. Prawda absolutna znaczy najwyższa osoba, najwyższa istota. Absolut. Nie ma sprzeczności. Kryszna i imię Kryszny, forma Kryszny, czynności Kryszny, parafernalia Kryszny, atrybuty Kryszny, wszystko Kryszna, nazywa się to prawdą absolutną. Tam nie ma różnic. Kryszna i forma Kryszny nie są odmienne. Ręka Kryszny i noga Kryszny nie są odmienne. Tak my mamy różnicę. Ta lewa ręka jest inna od prawej ręki. Nos jest inny od ucha. My to mamy, ponieważ to nazywa się Sagata Vigata Vibeda. Krishna nie ma takich rzeczy. To nazywa się absolutem. To jest stwierdzone w Brahma Samhicie. Angani jasya sakalindriya vittimanti. Angani. Mamy różne części ciała dla różnych celów. Ale Kryszna może spełnić jakikolwiek cel jakimkolwiek częścią swojego ciała. Kryszna może jeść jedynie patrząc. Kryszna może iść jedynie myśląc. Jest tak wiele opisów, że Kryszna jest absolutny. Te sprzeczne rzeczy, jak ktoś może zrozumieć absolut? On jest absolutny. Absolut znaczy żadnego dualizmu. Wszystko jedne. Virago, bhakta pumana jato virago indriya. Here our material disease is, tutaj naszą chorobą materialną jest, that we want to, że chcemy zadowalać nasze zmysły. This is material. To jest materialne życie. The whole material, cała cywilizacja materialna tak funkcjonuje. We have repeatedly said, my ciągle to mówimy.
Postęp cywilizacji znaczy postęp zadowalania zmysłów. To wszystko. A bhakti znaczy coś przeciwnego. Tak długo, jak jesteśmy, bardzo zainteresowani zadowalaniem zmysłów, tam nie ma kwestii bhakti. To nie jest możliwe. Dlatego musimy ograniczyć skłonność do zadowalania zmysłów, zwiększając nasze czynności oddania. To jest proces. Dlatego jest powiedziane, viraga, skąd? Viraga znaczy taki zdegustowany. Virakti. Inne słowo jest virakti. Nie, ja nie chcę. Jest to nazywane viraga. Raga znaczy przywiązanie i vi znaczy vigata. A od viragi vairagya. Gyana vairagya. This is wanted. To jest potrzebne. Ludzkie życie jest przeznaczone do wiedzy i wyrzeczenia. Dwie rzeczy są wymagane. My kontynuujemy tą materialną egzystencję z powodu raga, przywiązania. Przywiązania do zadowalania zmysłów. To jest przyczyna materialnego uwikłania. Materialne uwikłanie znaczy, my objaśnialiśmy wiele razy, przyjmowanie jednego ciała, wtedy stwarzanie innego ciała. Mamy teraz tą ludzką formę ciała i zgodnie z naszym, jak chciałem powiedzieć, uczuciem czy skażeniem różnymi cechami natury, my stwarzamy inne ciało. I w ten sposób jesteśmy uwikłani. Dopóki my zostaniemy viraga, zadowalanie zmysłów, te różne zmiany ciała są możliwe z powodu zadowalania zmysłów. Natura, czy Bóg, czy Kryszna da mi pełną możliwość. Tak, szczególnie w zachodnich krajach, oni teraz próbują stać się nadzy, nudyści. Natura da im, że będą stali nadzy jak drzewo, czy drzewo przez wiele lat. Tak bardzo lubisz zostać nagi, w porządku. Stój tutaj przez 10 tysięcy lat bez żadnego ubrania. Natura da tobie. Ci, którzy nie rozróżniają w jedzeniu cokolwiek, tępy drań. Ja chcę, daj mi, ja chcę to jeść. W porządku. Wtedy możesz przyjąć ciało świni i jeść nawet odchody. Natura da tobie. Karanam guna sangasya prakite kriyamanani gunai karmani sarvasa karanam guna sangasya sadasad joni janmasu. Why you are getting different body? Dlaczego otrzymujemy różne ciała? Because we have got ponieważ mamy tendency for sense getting różne skłonności do zadowalania zmysłów. Indriya. Jest to chorobą, materialną chorobą. Każdy ma skłonność zadowalania zmysłów. Ale nie wszystkie z nich są takim samym rodzajem. Oni mają różne rodzaje. Nasze materialne uwikłanie znaczy te różne rodzaje zadowalania zmysłów. We have to stop this. Dlatego musimy to zatrzymać. We have to be detestful. Musimy być zdegustowani tym zadowalaniem zmysłów. Then our spiritual life. Wtedy nasze duchowe życie się zacznie.
I to jest możliwe przez bhakti. Dlatego tutaj jest powiedziane, bhakti jest tak potężna, że jeśli zaangażujesz się w bhakti margę czy bhakti jogę, tutaj jest powiedziane, ryubir znaczy bardzo łatwo spełniać. Jak? Teraz? Możesz widzieć Krysznę. Krishna jest tak dosyć łaskawy. Chociaż Krishna jest poza naszą wizją, nie możemy widzieć tymi oczami Kryszny. Ale Krishna zgodził się być widzianym przez dla nas. Jak? On przybrał tą Archa Vigraha, tą formę Krishna. Ta Vigraha, nie myślcie, że to jest kamień. Nawet jeśli myślisz, że to jest kamień, ale Krishna może zostać tak być widzianym przed tobą jak kamień, ponieważ nie możesz widzieć poza kamieniem niczego innego, ale kamień. To jest łaska Kryszny. Ponieważ twoje oczy czy zmysły są tak niedoskonałe, że nie możesz widzieć Kryszny obecnego wszędzie, w jego oryginalnej, duchowej. My posiadamy różnicę pomiędzy duchowym i materialnym. My to mamy, ponieważ jesteśmy niedoskonali. Ale Krishna nie posiada takich rozróżnień, ponieważ on jest absolutem. On może zostać duchowy, on może zostać materialny, jak on chce. To nie robi żadnej różnicy dla Kryszny. Wtedy jak Kryszna jest wszechmocny, wszechpotężny, on może zmienić materię w ducha, ducha w materię. To jest Kryszna. Więc nie myśl, że jak ateistyczna klasa mówi, oni myślą, że oni czczą idola. Nawet jeśli to jest idol, nadal to jest Kryszna. To jest absolut. To jest absolutna natura Kryszny. Nawet jeśli myślisz, że to jest kamień, to jest metal, to jest drewno, nadal to jest, on jest Kryszną. Jak on jest Kryszną? To wymaga twojej bhakti. Potrzebna jest bhakti. Tutaj jest powiedziane bhaktia. Jeśli jesteś rozumny, jeśli jesteś filozofem i dodasz bhakti, wtedy zrozumiesz, że nawet Krishna jest obecny tutaj, tak jak kamień. Ale kamień jest również Kryszną. Jak kamień jest również Kryszną? Teraz Krishna mówi w Bhagavad Gita. To jest moja natura. Kamień jest inną przemianą ziemi. Ziemia, woda, powietrze, eter, umysł, inteligencja. One są wszystkie Kryszną, ponieważ Kryszna mówi. Nic nie jest odmienne od Kryszny. Wszystko jest energią Kryszny. Filozofowie Mayavadi myślą, że ponieważ wszystko jest Bogiem, wszystko jest Kryszną, wtedy gdzie jest Kryszna? Kryszna jest skończony. Ale naprawdę tak nie jest. Kryszna
jest Krishną. W tym samym czasie on jest wszystkim. To jest Krishna. To możemy zrozumieć przez bhakti. Dlatego jest powiedziane bhaktya. Bhaktya. Również w Bhagavad Gita Krishna powiedział, te rzeczy mogą być zrozumiane nie przez zwykłą osobę, bez żadnego oddania. Ktoś, kto jest bhaktą, on może zrozumieć, że Krishna jest wszystkim i wszystko jest Krishną. Krishna jest wszystkim, to jest drishta. Kiedy bhakta widzi drzewo, on widzi Krishnę. To jest wizja wielbiciela. To jest objaśnione w Chaitanya Charitamrita. Wielbiciel. Stawar znaczy, który nie może się poruszać tak jak drzewa. Nie mogą się ruszać, czy góry. One nie ruszają się. I jangama znaczy poruszający się. Tak jak my chodzimy, zwierzęta chodzą i inne, tak wiele innych żywych istot, one chodzą. Zaawansowany wielbiciel, on widzi obydwóch stojących, nieruchomych i ruchomych, ale on nie widzi nieruchomych czy ruchomych. On widzi Krishnę. Jest inne stwierdzenie w Brahma Samhicie. Premanjana charita bhakti bilochanena santas sadaiva hridayeshu vilokayana. Sadaiva znaczy zawsze. Sadaiva. Kto widzi? Teraz ktoś, kto jest wielbicielem. Ktoś, kto jest w pełni zaabsorbowany w miłość do Boga. Czy kogo oczy są namaszczone miłością do Boga? Nie te oczy. Ta bhakti jest potrzebna. Santa, osoba święta. Jest to pozycja Santa. Zawsze widzi Krishnę. On nie widzi niczego innego, za wyjątkiem Krishny, wszędzie. Ale we wszystkim, wszędzie, energią Krishny. Ja dam wam praktyczny przykład. Jeśli kocha swoje dziecko, jeśli widzisz bucik dziecka, natychmiast widzisz swoje dziecko. Jeśli widzisz zabawkę swojego dziecka, widzisz swoje dziecko natychmiast. Jeśli słyszysz głos swojego dziecka, natychmiast widzisz dziecko. To jest praktyczne. Podobnie, jeśli faktycznie rozwinąłeś miłość do Kryszny, i Kryszna objaśnił, że wszystko jest ekspansją Jego energii, dlatego nic nie istnieje za wyjątkiem Kryszny. Jeśli rozwinąłeś swoją miłość do Kryszny, cokolwiek widzisz, będziesz widział Krysznę. Jest to nazywane bhaktya. Bhaktya, drishta i śruta. I śruta. Śruta znaczy wedyjska literatura, śruti. Słuchasz z autentycznej literatury. Tutaj w Brahma Samhicie jest stwierdzone, teraz poza Brahma Samhitą my słyszeliśmy, wielbiciele słyszeli, że Krishna we Vrindavan zwykł chodzić swoimi chłopcami pasterzami na pastwiska.
Setki i tysiące wielbicieli jest we Vrindavan. Oni nie widzieli, ale słyszeli. Oni praktycznie nie widzieli, ale usłyszeli jedynie. I oni widzieli obrazek Kryszny z jego chłopcami pasterzami i przyjaciółkami Gopi. Wielbiciel może widzieć i słyszeć i natychmiast zrealizować Krysznę. To jest możliwe, ponieważ rozwinął miłość. Dopóki ktoś nie jest zaawansowany w Krishna Prema, miłości do Kryszny, on nie może widzieć, on nie może zrozumieć. Jest inny werset. Te ślepe zmysły. Przez te ślepe zmysły nawet nie możemy zrozumieć, jakie jest imię Kryszny tymi ślepymi zmysłami. Dlaczego ci ludzie intonują Hare Krishna? Nie możemy zrozumieć. Ponieważ realizacja Kryszny zaczyna się od imienia. Dlatego imię Kryszny i Kryszna nie są odmienni, absolutni. Ale my nie możemy zrealizować. Ale praktyka, jeśli praktykujesz, intonując Hare Krishna, wtedy zrealizujesz. Kiedy jesteś faktycznie w nastawieniu oddania, intonujesz mantrę Hare Krishna. Dlatego jest rada, że powinieneś unikać obraz w intonowaniu. Wtedy jedynie dzięki intonowaniu mantry Hare Krishna zrealizujesz. Jivado. Teraz Krishna Bhakti zaczyna się od dziwy, od języka. Dziwa. Ludzie będą zdziwieni. Jak to jest? Tak. Ty możesz użyć swój język jedynie do intonowania i smakowania Krishna Prasadam. Wtedy stanie się Krishna Bhaktą. Dlatego jest to tak łatwe. W Bhagavad Gita. Wypełnianie służby oddania jest bardzo łatwe i susukham bardzo wspaniałe i również przyjemne. Tak jak to intonowanie i tańczenie. Nawet dziecko cieszy się tym. Co tu mówić o innych? Inni mogą być wyszukani. Ale dziecko nie jest wyszukane. Kiedy jest taniec i intonowanie, dziecko przychodzi do przodu i tańczy. Dopóki nie czuje przyjemności, jak on to robi? To jest praktyczne. On nie był nauczany, ale on przychodzi. Wkrótce jak przychodzi, on również bierze udział ze starszymi osobami, intonuje i tańczy. Jeśli dasz jemu prasadam, on również przyjmie to. Każdy przyjmie, dlatego w Bhagavad Gita jest powiedziane susukham i kartumavyayam. Kartumavyayam. Avyayam znaczy, jakąkolwiek niewielką służbę wykonasz, to jest wieczne konto. Jeśli przyjdziesz tutaj i tańczysz, intonujesz i dzwonisz dzwoneczkiem, czy cokolwiek w Arati, jeśli widzisz Drishta, cokolwiek robisz, to jest twój trwały kredyt. Dlatego dla zwykłej osoby ta możliwość jest dana. Ta świątynia jest przeznaczona dla tego celu, że ludzie przyjdą zobaczyć bóstwo. Bóstwo jest Krishna. Nie myśl inaczej. Krishna zgodził się być ubieranym przez ciebie. Jeśli myślisz o Krishnie, o jego Virat Rupie,
No, poniesiesz porażkę, aby ubrać tą wieratrupę. Jego głowa jest niebem, inna noga jest w patala. A, jego głowa jest na niebie, inna noga jest w patala. To jest również prawda. Ale ty nie możesz pojąć Kryszny w jego wiratrupie, a w tym samym czasie ubierać jego i dać jemu coś do jedzenia. To nie jest możliwe. Dlatego Kryszna został taki łaskawy. Tutaj oczywiście bóstwo jest bardzo wielkie. Nie bardzo wielkie. W Hyderabad my mamy trzy razy większe bóstwo. Bóstwo trzy razy większe. Ale możesz mieć małe bóstwo. Wielu Vaishnavów, oni opiekują, oni noszą bóstwa z sobą. Małe bóstwo w małym pudełku. I oni czczą. Krishna. On może zostać większym od największego i mniejszym od najmniejszego. To jest Krishna. Prawdziwą rzeczą jest bhakti. Bhakti. Dlatego jest powiedziane. Im bardziej służysz Krysznie, daj Krysznie jeść, daj Krysznie, ubierz wspaniale Krysznę, wtedy zapomnisz o ubieraniu siebie. Zobacz tych wielbicieli. Oni ubierają Krysznę tak wspaniale. Oni są zadowoleni z tym ubieraniem Kryszny. Oni nie są bardzo zajęci, aby ubrać siebie. To jest bhakti yoga. Viraga. Każdy jest bardzo zajęty, jak ubrać siebie bardzo wspaniale, tak żeby był atrakcyjny. Ale jeśli próbujesz ubrać Krysznę wspaniale, wtedy zapomnisz o sobie, jak ubrać się wspaniale. Czy to nie jest praktyczne? Każdy się zgodzi. Ci Vaishnavowie, ci chłopcy, oni są młodzieńcami, młodzi chłopcy, dziewczęta. Oni nie dbają o swoje ubranie, ponieważ oni ubierają Krysznę. Taki jest sposób. Ubieraj Krysznę wspaniale. Daj Krysznie wspaniałe pożywienie. Wtedy zapomnisz. O, ja muszę zadowolić mój język w ten sposób i ten sposób. Przez kotlet udają cię do restauracji. Ty zapomnisz. Dlatego jest nazywane. Osoby materialistyczne, one są jedynie zajęte zadowalaniem zmysłów. Chodzą do hotelu, zadowalać język, chodzą do kina, słuchając pieśni kinowych, widząc wspaniałe dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Ale ci wielbiciele, oni nie są tym w ogóle zainteresowani. Kino jest tutaj, kilka kroków dalej. Ale ty nigdy nie zobaczysz, że student czy uczeń świadomy Kryszny idzie do tego nonsensowego miejsca. Praktycznie ty możesz zobaczyć. Dlaczego to stało się możliwe? To jest praktyczne. Im bardziej się zaangażujesz w służbę oddania, tym bardziej zapomniesz o swoim procesie zadowalania zmysłów. I wkrótce, jak zostaniesz kompletnie zdegustowany zadowalaniem zmysłów, wtedy jesteś wyzwoloną osobą, odpowiednią, aby wrócić z powrotem do domu, do Boga. To jest proces. Bhakti daje Tobie możliwość widzieć Krysznę, jak Ty możesz widzieć teraz. Na tym widzeniu, czy jakimkolwiek innym rodzaju widzeniu, to jest ta sama rzecz, tam nie ma różnicy. Kiedy Arjuna widział Krysznę twarzą w twarz, Krishna nauczał Bhagavad Gita. To widzenie Kryszny i kiedy czytasz Bhagavad Gita, to jest ta sama rzecz. Tam nie ma różnicy. Oni mówią, że
Arjuna był tak szczęśliwy widzieć Krysznę twarzą w twarz i przyjąć instrukcję. To nie jest właściwe. Krishna, on może być widziany natychmiast, jeśli masz oczy, aby widzieć. Dlatego jest powiedziane, prema i bhakti, ta sama rzecz. Ja będę recytował jedną historię co do tego, że jeden Brahmin w południowych Indiach, w świątyni Ranganatha, on czytał Bhagavad Gita i on był niepiśmienny. On nie znał ani sanskrytu, ani żadnej litery analfabeta. Dlatego ludzie, sąsiedzi, oni wiedzieli, że ta osoba jest analfabetą i czyta Bhagavad Gita. On otwierał Bhagavad Gita w ten sposób. Ktoś żartował. No dobrze, Brahminie, jak ty czytasz Bhagavad Gita? On mógł zrozumieć, że ta osoba żartuje, ponieważ jestem analfabetą. W ten sposób Chaitanya Mahaprabhu również zdarzyło się, że w tym dniu był w świątyni Ranganatha. I on mógł zrozumieć, że tutaj jest wielbiciel. Dlatego zbliżył się do niego i zapytał: mój drogi Brahminie, co czytasz? On mógł również zrozumieć, że ta osoba nie żartuje. On powiedział: o panie, ja czytam Bhagavad Gita. Próbuję czytać Bhagavad Gita, ale jestem analfabetą. Mój Guru Maharaja powiedział, że ty musisz czytać codziennie 18 rozdziałów. Ja nie mam wiedzy, nie mogę czytać. Nadal Guru Maharaja powiedział, ja próbuję wykonać jego polecenie i otwieram strony i to wszystko. Ja nie wiem, jak to czytać. Chaitanya Mahaprabhu powiedział, że ty czasami płaczesz, widzę. Tak, ja płaczę. Jak ty płaczesz, jeśli możesz czytać? Nie. Ponieważ kiedy biorę tą Bhagavad Gita, tą książkę, ja widzę jeden obrazek, że Krishna jest tak łaskawy, że on przyjął rolę woźnicy Sarathi, woźnicy Arjuny. On jest jego wielbicielem. Dlatego Śri Krishna jest tak łaskawy, że on może przyjąć pozycję sługi, ponieważ Arjuna polecał: poprowadź mój powóz tutaj. I Krishna służył jemu. Krishna jest tak łaskawy. Więc kiedy widzę ten obrazek w moim umyśle, ja płaczę. Chaitanya Mahaprabhu natychmiast jego objął. Ty czytasz Bhagavad Gita. Bez żadnego wykształcenia? Ty czytasz Bhagavad Gita. On jego objął. To jest, jak on widział ten obrazek? Ponieważ on był kochankiem Kryszny, to nie ma znaczenia. On mógł czytać te śloki, czy nie? Ale on był zaabsorbowany w miłości do Kryszny i on widział, Kryszna siedzi tam, i on kieruje powozem Arjuny. To jest potrzebne. Nie to wykształcenie. Krishna powiedział, nie przez zdanie egzaminu profesora Bhaktia, tylko przez Bhakti. I Bhaktia, praktyczny przykład, jeśli zostaniesz czystym Bhaktą, wtedy zapomniesz o wszystkim tym materialnym radości zmysłowej. To jest test Bhakti. Jeśli masz smak do materialnej radości i w tym samym czasie ogłaszasz, że zostałeś wielbicielem, to nie jest wielbiciel. Ktoś, kto wie, kim jest Bhakta, natychmiast sprawdzi, że tutaj nie jest Bhakta. On ma tilak i kunti tylko dla takiej reklamy.
On nie jest bhaktą, ponieważ ma materialny smak. Bhakti znaczy z indriya, to słowo przychodzi, a indriya, odnoszące się do indriya. Każdy w tym świecie materialnym jest zaangażowany w zadowalanie zmysłów. To jest jedynie koty, psy i tak zwani cywilizowani ludzie, jedynie spełniają wszelkiego rodzaju grzeszne czynności. Dlaczego? Jedynie dla zadowalania zmysłów. Jedynie dla zadowalania. To jest świat materialny. A świat duchowy, znaczy, tam nie ma kwestii zadowalania zmysłów. Tylko oni chcą zadowolić Krysznę. To jest świat duchowy. To jak Vrindavan. Jaki jest obrazek Vrindavan? Vrindavan znaczy, tam jest Matka Yashoda, Nanda Maharaja, Radharani, Gopi, chłopcy pasterze, Sridam, Sudam, ziemia, woda, drzewa, ptaki. Każdy próbuje zadowolić Krysznę. To jest Vrindavan. Vrindavan znaczy nic. Kiedy Krishna opuścił Vrindavan, udał się do Mathury, wszyscy z nich zostali martwi. To jest Vrindavan. Podobnie możesz żyć zawsze we Vrindavan, zawsze na Vaikuntach, jeśli szalejesz za Krishną. To było nauczane, takie były nauki Chaitanya Mahaprabhu. Swoim praktycznym przykładem on pokazał, kiedy był w Jagannatha Puri. On był zawsze szalony, dzień i noc. Ostatnie 12 lat jego życia on spędził tak w szaleństwie. Czasami wpadał do morza, czasami gdzieś, czasami. Dzień i noc, tak jak szaleniec. Dlatego jak zaangażujesz swoje indriya, smysły, w służbę dla Kryszny, to jest bardzo łatwe. Najpierw zaangażuj swój język. Intonuj Hare Krishna i jest Bhagavat Prasadam. I zostaniesz doskonały. Nic, żadne inne rzeczy nie są potrzebne. To my robimy. My rozdajemy prasadam i angażujemy ludzi. Intonuj Hare Krishna. To jest świadomość Kryszny. Dziękuję wam bardzo. Jai Śrila Prabhupada, Jai Acharya Deva. Tutaj nie ma głosu Śrila Prabhupada, ale jest tekst. Oczywiście to nie jest możliwe, ale to jest sunyaitam jagat sarvam. Kiedy zobaczysz, że wszystko jest puste, Govinda virahena me, bez Govindy, to jest najwyższy etap służby oddania, ale to jest możliwe. To jest możliwe, że bhakti apuman jata viraga aindriyat drishta shrutan mat erachananu chintaya. Jeśli zostaniesz bhaktą, ty zobaczysz cokolwiek, stworzenie, ty zobaczysz, znajdziesz inteligencję Kryszny. Jeśli weźmiesz jeden kwiat i zobaczysz, jak jest zbudowany, jak ten kwiat jest zrobiony, jak kolory są ukazywane, jak to zaczyna tak pojawiać się. Jeśli jesteśmy inteligentni, my zobaczymy racza na Nucintaya Kryszny, jak Kryszna stworzył to inteligentnie. To jest Premanjana Churi. Faktycznie to jest stworzone przez Krysznę. Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Nie myśl jak drań. To powstało automatycznie. Czy rzecz powstaje automatycznie?
Nie? Dlaczego nie twoje luci puri i wszystko nie powstaje automatyczne? Dlaczego ty musisz podjąć tak wiele kłopotu nieautomatycznie? To za tym jest ręka Kryszny, ale ty nie możesz widzieć, ty nie możesz widzieć. Ale ci, którzy są uczeni, oni mogą widzieć. Parasya Shaktir Vividaiva, Shruete Svabhaviki Dhyana. To jest instrukcja wedyjska. Wszystko w całym stworzeniu jest ręka Najwyższego Pana. Ishavasyam Idam Sarvam. Ale ktoś, kto ma oczy, aby widzieć, on może widzieć Krysznę. Anuchintaya. Przez myślenie taki rozumny, nie jak drań, to powstało automatycznie. Dlaczego? Nic nie powstaje automatycznie. Jak to powstało automatycznie? To jest draństwo. To powstało poprzez inteligencję Kryszny, ale jego moc jest tak wspaniała i tak dokładna, że Svabhaviki Gyana Balakriya Cha. Jeśli malujesz jeden obrazek kwiatu, ty będziesz musiał zaaranżować tak wiele rzeczy. Nadal to nie będzie doskonałe, a ten kwiat powstaje tak doskonale. Czy to znaczy, że tam nie ma mózgu poza tym? Ty nonsensie, tam jest mózg i Krishna mówi, że maya dyakshana prakriti suyatesa chara charam. Nie myśl, że prakriti, natura, działa automatycznie. Nie. Pod moimi instrukcjami. Dlatego ktoś ma, kto ma oczy, ktoś, kto rozwinął te oczy, premanjana churita bhakti vilochanena, wtedy ktoś może widzieć, jak rzeczy się dzieją. To jest potrzebne, bhaktia. Bhaktia puman jata viraga aindriyat. To będzie możliwe. Jak zaangażujesz swoje indriya, zmysły w służbę dla Kryszny, to jest bardzo łatwe, że przede wszystkim zaangażuj swój język, intonuj Hare Krishna i jest Bhagavat Prasada. Ty stanie się doskonały. Nic, żadne inne rzeczy nie są potrzebne. To my robimy. My rozdajemy prasadam i angażujemy ludzi. Intonuj Hare Krishna. To jest świadomość Kryszny. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śla Prabhupada. Jaya Acharya.